Kim Jong-un przeprasza za zastrzelenie urzędnika. Kim Jong-un przeprasza za zastrzelenie urzędnika z Korei Południowej. Przywódca Korei Północnej Kim Jong-un wyraził ubolewanie z powodu zastrzelenia urzędnika z Korei Południowej przez północno-koreańskich żołnierzy, podała w piątek 25 września agencja UHAP, cytując dyrektora Biura Bezpieczeństwa Narodowego w Pałacu Prezydenckim w Seulu Suk-hyuna. Południowo-koreański urzędnik nadzoru łowisk, który zaginął w tym tygodniu w czasie patrolu w pobliżu morskiej granicy między oboma państwami, został zastrzelony przez północno-koreańskich żołnierzy. Kim oświadczył w formalnej wiadomości, że jest mu bardzo przykro z powodu rozczarowania prezydenta Korei Południowej Moon Jae-ina i mieszkańców tego kraju incydentem, do którego doszło na morzu, poinformował Suk. Oddano ponad 10 strzałów. Korea Północna przekazała również Korei Południowej wyniki własnego dochodzenia w tej sprawie. Według Pjongjangu niezidentyfikowany mężczyzna przekroczył granicę morską na unoszącym się na wodzie materiale i nie odpowiedział szczerze na wezwania. Żołnierze oddali do niego ponad 10 strzałów z odległości 40-50 metrów, zgodnie z właściwymi regulacjami dotyczącymi bezpieczeństwa morskiego, wynika z przekazanych ustaleń. Według Korei Północnej ciała mężczyzny nie znaleziono, a unoszący się na wodzie materiał został spalony zgodnie z wytycznymi dotyczącymi zapobiegania pandemii COVID-19. Zaprzeczono informacjom podawanym wcześniej przez wojsko Korei Południowej, że spalono zwłoki urzędnika. Reakcja Korei Południowej. Prezydent Korei Południowej Moon Jae-in określił w czwartek 24 września zastrzelenie urzędnika jako szokujące i niewybaczalne. Resort obrony w Seulu nazwał to aktem brutalności i wezwał Pjongjang do wyjaśnienia sprawy oraz ukarania winnych. Był to pierwszy przypadek zastrzelenia południowo-koreańskiego cywila w Korei Północnej od 2008 roku. Wówczas ofiarą padła 53-letnia turystka, która w czasie wycieczki w góry diamentowe weszła na zastrzeżony teren wojskowy.